Dwójka jest genialna. Dwójka jest genialna. Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie w cudownej dwójce. Jest drugi odcinek z naszej turowej rozgrywki i dzisiaj idziemy do innej rodziny. I kochani, zagłosowaliście w zakładce społeczność na YouTubie, także jeżeli oglądacie tą serię, te odcinki właśnie z dwójeczki, a chcielibyście mieć jakikolwiek wpływ na odcinki, do jakiej rodziny pójdziemy, to zachęcam właśnie zaglądać na kartę społeczności tutaj na kanale Kana i tam będę po każdym odcinku publikowanym zadawać pytanie, gdzie dalej idziemy, do której rodziny. No i zagłosowaliście, kochani, że teraz idziemy do rodziny Żart. Ostatnio byliśmy w rodzinie Unia, w zasadzie u samotnej pani. Także co, lecimy do rodziny Żart. I tak, też dostałam pytanie, jak zrobiłam, że dwójka mi tak ładnie działa płynnie. Ja u Merty na kanale znalazłam właśnie, co zrobić, tylko że nie, to chyba u niej to tak bardziej języki, tak o język chodziło, żeby był język polski, bo tutaj był język angielski. A gdzież ja to znalazłam, żeby było tak płynnie? Ogólnie na necie szukałam, szczerze powiedziawszy, i po prostu na YouTubie wpisywałam. Jak znajdę ten materiał, to go podlinkuję pod tym odcinkiem właśnie, co zrobić, żeby Simsy to nie działały. Ewentualnie wam nagram taki odcinek, tylko bym musiała sobie to w pamięci odtworzyć, wiecie? No ale dobra, kochani, jesteśmy tutaj z rodziną Żart. I jeszcze chciałam tutaj, zastanawiałam się, co zrobić, przewijanie na krawędziach, symulacje zmineralizowania, logowanie automatyczne, kontrolę sąsiadów, śnieżne, nie wiem, parceli, zasięg widoku, wolna wola. Właśnie zastanawiam się, gdzie tutaj jest w ustawieniach ukryte. Co to jest? Kliknij, aby obejrzeć blokowane obiekty i wygenerować bonusowe kody simowe? Aha. Dobra. Dajcie mi znać, gdzie tu się wyłącza się, nie wiem, starzenie się czy coś takiego, ponieważ ja bym chciała właśnie tutaj w tej grze, żebyśmy sobie poszli do każdej rodziny. Natomiast, nie wiem, gdzie to jest. Tryb życia. Takie, nie wiem. Grafika nie bez sensu. Dobra, dajcie mi znać, jeśli wiecie. No i co, jesteśmy w tej cudownej rodzinie i widzę, że można piłkę nożną grać tutaj. Ale ekstra szat, no już mi się podoba. Dobra, no to schodzimy na dół, tutaj sobie to zrobimy się tu. O, tak. No i dobra. Tutaj mamy pana domu. Pan domu ma na imię Marcel Żart. I właśnie gra w bilard. Właśnie gra w bilarda. I tak, ja jeszcze sobie tutaj popatrzę, jak tą kamerę w ogóle trzymać, ale widzę, że ja chyba tą kamerę mogę tutaj ciepnąć, o, tak z boku, w dwójeczce, także fajnie, nie będę wam jakoś bardzo tutaj przeszkadzać na środku, no bo w czwórce tam to miejsce jest jak najbardziej bezpieczne, przed chwilą właśnie czwóreczkę ogrywam. No i co? No i tutaj mamusia ze swoją córką, rozumiem, z Violą, nasza matka nazywa się Zofia, gra w piłkę nożną. Kurde, kocham dwójkę. Nie, no to jest sztos. To jest po prostu sztos. Ekstra. Patrzcie, jak to fajnie wygląda, nie? O. O, zmieniają się teraz. No. Aha. Nie? Co wy teraz będziecie robić? Nie gracie już. Aha, skończyłyście już grać. Dobra. A nie, będą jeszcze kopać chyba. No, proszę bardzo. Same kopią? Sorry, że mnie to tak... Bardzo mnie to zaciekawia. Z tego względu, że ja tak nie ugrywam. A, tata teraz pójdzie. Patrzcie. O. O, coś mu nie wyszło. Oho, no kurde, szkoda, że tej kamerki nie ma. Tak wiecie. Witaj, nazywają mnie panem Humble. Jestem tu, aby wręczyć ci wspaniały dar, zawartość tego pudła, a olśnij cię i zachwyć oczy moje jeszcze z powodów zbyt poważnych, aby o nich mówić. Otwórz to, jeśli masz śmiałość. Otwórz to, powiadam. Dobra, to chodź, tatuśku. Otwórz. Zobaczymy, co tutaj jest. Widzę, że to jest po prostu taka zwykła, szczęśliwa rodzina. Nie pamiętam oczywiście już opisu rodziny, także muszę przy kolejnych materiałach od razu odczytywać historię rodziny. Darunek pana Humble okazuje się nowym komputerem dla ciebie i twojej rodziny. Być może ta maszyna jest załączona gra do zapowiedź czegoś nowego. Komputer został umieszczony w twoim wyposażeniu. Dobrej zabawy. Ale co, w tym czy w wyposażeniu rodziny? Tutaj. No dobra, to gdzie ja ją zamieszczę, tego kompa? Tutaj mamy jeden komputer. Aha, to ja chyba... A, mogę tu? A tu? Wrzucimy ten nowy. A stary pójdzie się. No, dobra. Także mamy nowy komputer i zobaczymy, jak on się prezentuje. Jeszcze nie ogarniam tej kamery, bo ona tak płynnie działa, że jestem w szoku po prostu, coraz większym. Tak wygląda nasz nowy komputer. Bardzo, bardzo fajnie się prezentuje. Bardzo fajnie i... A, tutaj stopuje od razu. Czat. To jest hit. Dobra, mamy tutaj problemy z pęcherzem. Ta muzyka. Mam nadzieję, że słyszycie też. Dobra, skorzystaj sobie. Ty chcesz iść ćwiczyć, to taki wysportowany pan jesteś. Mhm.
Ale sobie siedzicie i patkujecie, ale fajnie. Jest cuda. To jest cuda. Nie wiem, czy dam radę im zrobić takie zdjęcie. Bym chciała na miniaturkę, ale ja nie ogarniam tego sterowania tu. O, nie wiem. Nie, nie zrobię przecież, bo ja nawet nie ogarniam, jak tutaj się tutaj ekranu robi. Niby tak, ale... Tylko te miniaturki to mi się takie malutkie robią. Ja nie wiem w sumie, jak to zrobić, żeby to było ładnie. Print screena zrobię, to może mi się zapisze, nie wiem. Dobra. Także fajnie, fajnie to się prezentuje, bardzo fajnie się wygląda. Mamusia by mogła zrobić... Dobra, teraz rozumiem, że osoby, które tak nie przypadają za trójką, tak hają dwójkę i czwórkę. To są bardzo podobne gry do siebie, ale też inne. Różnią się, ale są, no... Dobra, podaj drugie śniadanie, kanapki z szynką. Czyli tutaj mamy stricte taką chyba rodzinną rozgrywkę. Dajcie mi znać, czy po wejściu już do gry mogę zobaczyć historię tej rodziny. Czy jest taka możliwość, czy już nie ma takiej możliwości. Nad tym się zastanawiam. Na dole jest jeszcze łazienka. Tak, jest. Jest tutaj toaletka, także chodź sobie skorzystać. Chodź, tak, skorzystasz sobie, umyjesz sobie ręce. Dobra, goście przyszli nas powitać, także może ty, tatuśku. Co to, skunks? Stop. Skunks. Ja. Skunks. Ja nie umiem jeszcze tak sterować, ale ten skunks jest wyraźny. Skunks. Dobra. A mogę z nim jakieś interakcje? Przepięć, oglądaj, pogłaszcz. Jak to mi zwalił kosz? Nie widziałam. Pewnie ty. Powitaj. Serdeczny uścisk. O, powitaj wszystkich. Ekstra. Ale się cieszę, że robimy turową rozgrywkę. To moja moderatorka mi to powiedziała, tak. Bo ja wiem, ja stworzę rodzinę, coś tam. Ale jednak mi się nie chce. O, i sufit fajnie widać. Nie, kocham. Kocham. Ale ta muzyka jest tak głośna. Jestem ciekawa, jak na nagraniu będzie to słyszalne. No ale... Nie, sztos. Z tej strony też wchodzą? No, ale przecież powitałam wszystkich. Powitaj wszystkich. Ej, chłopie, panie domu. Przyłącz się. Ho. To można za pieniądze chyba grać, bo tam było chyba stawkę. Okej. Okay. O, zacinka, ale nie jakaś długa, także super. Ty byś chciał dziecko. Oh. Ty byś chciał dziecko, a twarzona chyba nie? Nie, no też chyba by chciała. W sumie nie jest tu napisane, żeby nie chciała, to może by chciała. Dobra, skorzystaj sobie. Skorzystaj. Gry to hobby, którym coraz bardziej interesuje się Marceli. Teraz może rozmawiać o tym z innymi simami. Fajnie. Dobra. A ty młoda damo. Higiena, good. No to zjedz sobie jeszcze jedną kanapkę. Co ci szkodzi? Zjedz sobie jeszcze jedną kanapeczkę. Jak tutaj są prace domowe? Nie mam zielonego pojęcia. W wyposażeniu? Nie wiem, czy są tutaj jakieś prace domowe? Są, chyba że na komputerze się odrabia lekcje. Nie mam zielonego, nie wiem. Zacznij zawody, rozmawiaj z zysy, poszukaj pracy, zamów produkty spożywcze, graj. Uczelnia. A to ile ty masz lat, młoda damo? Ile ty masz lat? Gdzie to się patrzy? Nie tu? Nie. Nie wiem. nie wiem. Zamów zdjęcia. Uczelnia, iść na studia. Dostęp po stypendium. Tak nie do końca czaję. Gdzie jest wiek? A, tu jest wiek. A, za 12 dni stanie się dorosłym. To ona jest nastolatką, to ona chyba jeszcze na studia nie idzie. No gdzież to? No ale dobra, coś ich tam klepiesz. Viola, w tej chwili nie kwalifikujesz się, by dostać jakieś stypendium. No to kilka przykładów stypendium i warunki ich otrzymania. No, dobra, nieważne, nieistotne. Tak, no, młoda, nie oszukuj się, no jeszcze nie jesteś tutaj studentką, śpisz w piżamie, w bieliźnie. Fajne. Okej, każda łazienka w tym domu jest zajęta. Mamuśka się kąpie, dobra, tu jest jakiś piesiek. Powitaj. Jak piesiek. Okej, to ty chodź się wykąp. Podpowiedź do gry kariery zwierząt. Dobra, nieważne. Dobra, wykąpiesz się. Co, tatusiek poszedł do pracy? Tak, do pracy poszedł tata. Okej, okay, która mamy godzina? Jest godzina 17, no to w sumie czy ty już musisz iść spać? Nie wiem, jak tutaj... Jak jest z odrabianiem lekcji? Bo nie mam... Nie wiem. Mamuśka gra z gośćmi.
rozmawiaj, pogawędka. Sklepiej. Rozmawiaj, pogawędka. A ty poszłaś spać. Oj, jaka zmęczona. No dobra, no to niech śpi sobie, dziecko drogie. A tutaj matka siedzi z gośćmi. Siedzi z gośćmi. Nie, no czad. Bardzo fajnie to wygląda. No to co, no to jest taka naprawdę rodzinna gra. Wypij. Tutaj możesz podać alkohole. Podaj. Nektra z winogron. Aha, myślałam. Nektra z jagód. Dawaj. Ciekawe, jak to będzie wyglądać. No, rodzinna rozgryweczka. Tutaj mamy co? Tutaj mamy drineczki. Pis butelki. Muszę to zobaczyć. Tak, bardzo prześwietleni są miejscami ci Simowie. Ale to nic. Przygotowałaś napoje. A możesz zawołać? Poprosić? Nie możesz tak. Zachęcić jakby. Dobra, a pis butelki chcę zobaczyć. Pis butelki. Jaka zgwinta doi. Ale żampra. O Jezu. Jezu, dziewczyno. Ochłoń. A żongluj kieliszkami? Dobra jest. Aż ty. Dobra, agentka, dobra. Chodź, zjesz sobie coś. A może posprzątaj to w ogóle. Weź to, posprzątaj, zaproś do stołu. Tak, zjedzcie sobie zepsute jedzonko. Zjedzcie. Ale ty chyba nie lubisz sprzątać. Posprzątaj i posprzątaj. Ktoś tu nie lubi sprzątać. Nie lubi. A to trzeba posprzątać. Dobra, przygotuj wiele. Danie dla jednej osoby, posiłki dla grupy. Spaghetti. Zjadłam spaghetti. Kiełbasy z grilla bym zjadł. Właśnie. Może bym zjadł? Dobra. A, i zostawcie łapeczkę w górę. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Tak. I ogłoszenie parafialne, jak to kanałowe. Ogłoszenie kanałowe. Tak, już prawie koniec odcinka. Ja będę dopiero ogłoszenia robić. Na tym kanale będą stricte Simsy. Jeśli oglądacie inne gry u mnie na kanale, to będę was zapraszać, nie? Bo mam na nowy kanał gameplayowy. Gameplayowy. Myślę, że tam też... nie wiem, tam będzie wszystko po prostu. Oprócz Simsów. A co będą tylko Simsy. Tak, czas najwyższy to zmienić. Dobra. Zofia przygotowała dalej za petyszym daniem. Wiecie, nie będę więcej chyba powielać już tego, tej informacji. Też widziałam, że wy też tak chcecie, więc... No, dziękuję za 100 dzieciaków. Już tam chyba wystarczająco im powiedziałam. No. To idzie niebawem, pojawi się nowy kanał. Yeah! Mam nadzieję, że zawitacie tam. Ty śmierdzioszku, idź sobie już do domu. W ogóle wy poszlibyście. Paszł won. Idźcie, patrzcie, jest tak późno. Wyproś. Wszyscy. Jest 22 i dziecko chce spać w spokoju. Mąż wrócił do domu, a tu impreza trwa w najlepsze. Pięknie, tak. Do widzenia, idźcie stąd. Nara. Gdzie jest jedzenie? Jedzenie zginęło. A ojciec wrócił do domu, chciałby sobie co zjeść. Muzyka gra na fulę, zaraz policja nam tutaj przyjdzie. Wyłącz to. Jeszcze gdzieś? No, już myślałam. Dobra, wyjdziecie spać. Nie wiem, gdzie jest spaghetti. Może ona schowała do lodówki, może tak być. Jezu, wszędzie jest muzyka. Już nie wiem, gdzie, co, jak. Ja nie wiem, gdzie tu jest jeszcze jakieś radio. Nie wiem, nie ogarniam. Dobra, ale ty idź, może śpi w piżamie do męża swego, idź. A fajna muzyka. Taka simsowanie. Okej, okay, a w co ty grasz? Simsy grasz? rozmawiaj z... A nie możesz sobie poznać, poflirtować z kimś? Dobra, no to Felicja. Pogadaj sobie z Felicją. Pęcherz, dobra, chodź tutaj, skorzystaj sobie. Jest wtorek, dziewczyno, ty będziesz szła do szkoły. Bo nie wylgowuje się. Umyj sobie ręce i pójdziesz chyba spać, wiesz? Odpręż się, tobie spać się nie chce. Aha. Ja wiedziałam, że ona za wcześnie poszła spać. Ja to wiedziałam, tak myślałam. Ale co, będę bronić? Nie będę jej bronić. No dobra, no to zaczekamy po prostu tutaj. Już myślałam, że nie skończę pisać. Jest pierwsza w nocy, ona dalej nie chce jej spać. Jejku, patrzcie, jak słodkie. Czemu takich interakcji, takich animacji nie ma w twórce? To jest bardzo smutne. Głodna jesteś, no to co, chodź tu. Ty powinnaś być żarłoczkiem. Dobra.
I zjedz sobie przekąskę, chips w nocy. Właśnie, jesteście team słodkie, typu ciasto, czekoladki i tak dalej, czy team słone i tak dalej, typu chipsy? Ja jestem team chipsy. Daj się znać. Jestem ciekawa. No. Też lubię tak żreć chipsy w nocy jak ona. Jeju. Zbyt wyraźnie to chodzi. Naprawdę, zbyt wyraźnie. Za dobrze chodzi ta kamera. Ale coś jedzonko ci idzie do góry, chociaż trochę idzie, idzie. Jest godzina trzecia i ty pewnie się... No dobra, to odpręż się chociaż. I następnego dnia pójdziesz do szkoły. Czyli co, kochani? Tutaj w rodzinie żart. Czy są jakieś żarty? Nie wiem. Ale jest to taka typowo rodzinna rozgrywka. Typowo rodzinna. Wiecie, gramy sobie w piłkę nożną, przychodzą do nas sąsiedzi, jesteśmy towarzyscy, mili i uprzejmi. Zajmujemy się naszą córeczką tutaj. Jak dobrze widzieliśmy, tutaj pan domu chciałby mieć jeszcze dzidzi. Chodź, skorzystaj sobie. Może właśnie was obudzimy i poprosimy was, żebyście mieli jeszcze jednego dzidziusia, co? On nie będzie jedynaczką. Taka niespodzianka wiekowa. Chodź tu, skorzystaj. Nie, już się da tak. Właśnie, jestem ciekawa. Jesteś bardzo głodna. Podaj śniadanie, płatki. Nie wiem, gdzie jest to spaghetti. Nie wiem. Do wyposażenia by wsadziła? Ja, ale Francika, wzięłaś sobie sama. A ty jesteś. Ej, cofnij, bo ja nie wiem, gdzie uciekło spaghetti. Dobra, to nie. Aha. Jest aż tyle tego. O, rany kogutka. Podaj. Ja nie mogę tego wsadzić do lodówki. Zachowaj resztki. Mhm. Weź sobie zjedz. I córa zjedz sobie. No jest bardzo wcześnie. A, jest 6 rano. W sumie to nie tak. Ej, dziewczyno, ty podwójną tą jesz. Weź sobie. Okej. Okay. Zofia ma dzisiaj wolne. Wiola ma jeszcze godzinę. Oj, albo tata zachowa resztki. Kurde, czyli tutaj, patrzcie, trzeba im wszystko rozkazać, żeby wszystko robili. Zachowaj. No, zachowasz te resztki? Podaj? Dobra. To tak, psiku sklepie zabieraj flirtuj. Śpiewaj. O, gdzie śpiewać? Nie do słodkiego. Pocałuj. O, romantycznie. Dawaj. Myślałam, że jakiś... A gdzie tu są? Gest? Przydaje się. O, co to jest? Pokaż. Pokaż się, co to jest. Wow. Ojoj, Jezu, jak to jest. Dwójka jest cudowna. Zajmowanie się naturą jest bardzo ekscytujące. To była świetna zabawa. Dobra, nieważne. Więcej. Zapytaj wolontanie, zaproś, graj, nie? Teraz znajdź to, co chcesz znaleźć, nie? Podarek, zapytaj, o co mówisz się ze mną, podobam ci się. Kocham dwójkę. Czy jeszcze ci się podobam? Tyle lat minęło. Czy jeszcze ci się podobam? Tak, podobasz się. Ale to, oni mają jakieś, mogą... Jezu, i teraz ja to tak się zastanawiam, jak to się dzieci robi. Nie wiem. Jezu, nie wiem. Na koń do. Nie. Pocałuj. Jezu. Ale się na nią rzucił. Obejmij, zabawiaj psikus. No chyba nie. Opowiedz historię, gest. Podpucha, cmok, cmok, mocno uścisk. Nie? Jezu, ja tu będę 100 lat czekać i szukać. Wolny taniec, Jezu. Może być tak, że oni nie mogą? Zabawiaj. Flirtuj. Obejmij, pocałuj. Aktywuj z nima, uczyń aktywnego. To jest dla mnie za trudne. Ale siksa idzie, wy to widzicie? Taniec klasyczny. Dobra, zatańczcie sobie. Patrzcie, jaka siksa tu wróciła. A, jak na nią patrzył, widzieliście to? No, rany boskie. Dziewczyno, kim ty jesteś? Nie chcą wiedzieć. Aż wyjdę na jego znajomości tutaj, ale ty tylko żonkę kochasz. Dobry, dobry tata. Ty się myje.
I gdzie są te interakcje takie łóżkowe? A, chyba wiem. Oni chyba musieli się razem odprężać. Nie wiem. Tak podejrzewam. Oni się musieli razem odprężać. I teraz postaraj się dziecko. Ej, coś tam w pamięci jest. 20 lat minęło. To 20 lat minęło. No tak, no chyba tak, z 20 lat temu grałam w Simsa ostatnią dwójkę. Tak, żeby grać. Jak niedawniej. No to będzie Bobo. Będzie głównik. Głównie go będzie. No. Dobra, a mogę test ciążowy zrobić? Nie mogę. Nie ma czegoś takiego? Ale była muzyczka. To jestem w ciąży, czy nie? Jak mogę sprawdzić, czy... Czy ja mogę w ogóle sprawdzić, że jestem w ciąży? Nie ma testów ciążowych. Jak mogę sprawdzić? Czy ja chyba będę musiała czekać? Ja chyba będę musiała czekać. Poza? To są pozy? Ręce na biodrach, pokaż. To są w ogóle... O! Simowie to mogą sobie sami pozować, ale hit. Ale czad, patrzcie. Poza. Ośle uszy. Co to znaczy ośle uszy? Ja! Twójka jest genialna! Twójka jest genialna! Pani! Ja myślę, że takim akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Jest masakra. Dobra, zostawiajcie łapeczkę w górę, subika, komentujcie i dajcie znać, do kogo idziemy w następnym odcinku. Będzie to oczywiście pytanie w społecznościach. No. Myślałam, że się zacięła i tak będzie w kółko. Dobra. Trzymajcie się. Cześć!